Ja już wtedy narzekałem, że nie mogę. Postanowiłem przyjechać i z panem zapoznać, złożyć panu wyrazy uznania za pańską odwagę. I przywiozłem panu wino, żeby pan gościom poszerstować razem w sklepie. Bo to jest takie wino, że pan nie do końca wiem, czy mogę, czy nie mogę sprzedawać. A z czego to wino jest? Tak. To jest wino z białych winogron. Zapraszam państwa, podchodźcie na winko. Chodź. No więc przyjechałem po to, żeby wesprzeć pana Eugeniusza Nipalko w jego dążeniu, ażeby odbiurokratyzować rolnictwo. Ażeby ktoś, kto pracuje na roli, kto na niej żyje, mógł swoje frukta sprzedawać, a nie rozdawać bądź sprzedawać nie wiedząc, czy mu za to kara nie grozi. W przypadku pana Nipalko mamy do czynienia z doskonałej jakości chlebem, który sam wypieka, a przecież nie ma statusu piekarza, z doskonałymi wędlinami, a przecież nie ma statusu masażera, a więc ten mianownik, rolnik i pod tym wszystko, co się kryje, powinien być w dalszym ciągu jedynym mianownikiem, a nie jeszcze uzbrojonym i skomplikowanym przez piętrzące się przepisy administracyjne. Coraz trudniej jest z własnego surowca, właśnie tak jak my dzisiaj pokazywaliśmy, zrobić chleb, sprzedać to konsumentom, zrobić ze świni wychowanej w własnym gospodarstwie na bazie własnej paszy, własnej pracy, i po wytworzeniu tego wyrobu sprzedać zadowolonym, i to, co dzisiaj widziałem po frekwencji i dużym zainteresowaniu nie tylko okolicznych mieszkańców, no warto, i widać, że ludzie chcą kupować to, chcą to jeść. Sądzę, że jeśli będziemy mieli sygnały, no raczej pozytywne. Spodziewamy się z pozytywnych sygnałów, że nikt nie był rozczarowany, jeśli chodzi o jakość tego. On ma bardzo dobrą żonę. Tylko ja już postawiłem. W moim przypadku jestem winiarzem, ale nie mam statusu winiarza, ponieważ ja nie mam winnicy, ale mają sąsiedzi winnice, mają sąsiedzi plantacji porzeczek. Na dzierżawionym przeze mnie polu rosną kapitalnej klasy bez wartości handlowej jabłka stare niemieckie odmiany i z nich można doskonałej klasy wino robić. Teraz pytanie, po co robić, do kogo robić, jak nie ma potem możliwości jego sprzedać w swoim własnym gospodarstwie, ponieważ status jest nie do końca przejrzysty. Tyle, co miałem do powiedzenia. Poprzez dzisiejszą, no nazwijmy tę imprezę, chciałem w jakiś sposób zwrócić uwagę konsumentów na to, że to, że ludzie w miastach, nazwijmy to konsumenci, nie mogą kupić zdrowego jedzenia, smacznego, czy przypominającego jedzenie gdzieś tam pamiętanego z dzieciństwa, to nie wynika z jakiejś tam niechęci, z lenistwa rolników, tylko wynika z barier nakładanych przez nasze państwo.